Dostałem kombinezon startowy, nowiutki, świeci się jak... no bardzo się świeci. Wiecie ile to kosztuje? 1600 zł. Masakra. Jak widać, na kombinezonie jest moje nazwisko, czyli jest całkowicie uszyty od nowa. Dla mnie tu też jest popisane różne części tego kombinezonu, bo on był składany. No i jak wiecie, no nie wiecie, ja dostałem ten kombinezon, nie zapłaciłem za niego sam, no bo 1600 zł no to jest naprawdę dużo pieniędzy. No i bardzo dziękuję z tego w tym filmie, no, że dostałem go od klubu. Raz na jakiś czas po prostu dostajemy nowy sprzęt od klubu. No i mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze na lotosach w nim. No bo nowiutki kombinezon, więc powinien trzymać w powietrzu bardzo dobrze. Teraz zaproszę eksperta Wiktora Fickowskiego, który opowie nam, z czego się składa się kombinezon, po co on jest. Zapraszamy. Witam wszystkich widzów Pawła. Jak wspominał Paweł, nazywam się Wiktor Fickowski i postaram się przybliżyć trochę, co tutaj, o co tak naprawdę chodzi. Warto ogólnie zacząć od tego, z czego się w sumie składa kombinezon, jak on jest zbudowany i w ogóle o co w tym wszystkim chodzi, że jest to zrobione tak, a nie inaczej. Jest on, można powiedzieć, z takiej pianki, ciężko porównać do czego, ale jakbyście sobie wyobrazili na przykład gąbkę do mycia naczyń, to jest to bardzo podobny materiał, tyle że zdecydowanie gęstszy niż taka zwykła gąbka, bo on jest oczywiście, przepuszczalność jego regulowana w przepisach, nie może przepuszczać mniej niż 40 litrów na metr kwadratowy. Jak założyć kombinezon, nasuwa się pytanie, no ale jest to dość proste. Mamy tutaj trzy zamki, jeden główny i dwa na rękawach. One są po to, żeby można było oczywiście przecisnąć rękę przez ten bardzo krótki rękaw, bo niestety to jest praktycznie niewykonalne przy właśnie zamkniętym tutaj zamku. Na dole oczywiście jest on zaciągany na buty, żeby po prostu, można powiedzieć, sztywno siedział i dzięki temu zawodnikowi po prostu, można powiedzieć, w czasie skoku w ogóle nie przemieszcza się ten kombinezon po jego ciele. Odwróciliśmy dla Was kombinezon, żeby zobaczyć, jak z drugiej strony wygląda. Wiktor, gdybym się nie znał na kombinezonach, to no, tutaj rzuca się to w oczy. Co to jest? Po co to jest? Można powiedzieć, że to jest nie bez powodu tutaj, można powiedzieć, zamontowane. Jest to pasek, który jest bardzo sztywny. On jest praktycznie nierozciągliwy. No i właśnie jest to zrobione po to, aby zawodnik nie naciągał, nie naginał, można powiedzieć, przepisów, czyli nie ściągał kombinezonu w dół, bo właśnie ten pasek zapobiega temu, że zawodnik nie ściągnie po prostu tego kombinezonu poniżej swoich bioder. I to jest, można powiedzieć, no weszło około, nie wiem, może 4-5 lat temu. Około takiego, tak dawno temu po prostu weszło to w przepisy i teraz każdy kombinezon musi właśnie posiadać coś takiego właśnie wszytego. A Wiktor, wytłumacz jeszcze naszym widzom, czy kombinezon może mieć jakąś tolerancję, czy na przykład gdy nas sprawdza no przed startem, czy może mieć gdzieś tu tolerancję jakąś zawodnik, żeby ten kombinezon był troszkę luźniejszy? No, wiecie co, ogólnie tak to jest, że w sumie ta taka reforma tych kombinezonów to było prawdopodobnie w 2012 bodajże roku, latem, kiedy wprowadzono ten pionowy szew, wcześniej był tutaj taki troszeczkę inny,
I tak to się, tak to ewoluowało, że do tego stopnia kiedyś było tak, że kombinezony nie mogły mieć w ogóle żadnej tolerancji, musiały być całkowicie na zero, ale to można powiedzieć i było też niebezpieczne, bo nie było takiej stabilizacji w locie i kombinezon był tak ciasny, że zawodnik nie mógł tego ubrać po prostu samemu. I w tym momencie jest tolerancja następująca. Na górze, kiedy zawodnik, można powiedzieć, my mierzymy, po prostu kontroler mierzy mu krok, tutaj nie może być żadna tolerancja. Taki, jaki ma krok przed zawodami, właśnie kiedy idzie do pomiaru, to taki sam musi mieć na górze tutaj w kombinezonie. A jeżeli chodzi tutaj o te obwody wszystkie, to tolerancja nie może być większa niż 3 cm, ale nie może być też mniejsza niż 1. Czyli pomiędzy 1 a 3 cm jest to oczywiście dopuszczalne. Nie wiem, czy oglądałeś Puchar Świata ostatnio. Paweł Wąsek został tam zdyskwalifikowany. Orientujesz się, za co on tam został zdyskwalifikowany? Nie mam pojęcia, ale myślę, że mogło się to... Teraz, ja pamiętam też, kiedyś mnie tak zdyskwalifikowali, że po prostu kombinezon miałem wszystko dobrze, ale można powiedzieć, materiał był w cudzysłowie za dobry, bo po prostu na Fiskapie w tamtym roku w Zakopanem miałem materiał po prostu zbyt mało mi przepuszczał. Przepuszczał tam 38-37, tylko w jednym miejscu miał ponad 40. No i też dostałem dyskwalifikaty, to jest bardzo możliwe, no to w takim momencie, jak jest ten kombinezon zbyt mało przepuszczalny, no to trzeba go troszeczkę ponaciągać, nie? Ja chyba widziałem to w wiadomościach gdzieś, nie pamiętam dokładnej, za co został zdyskwalifikowany. Widziałem, tak, słyszałem, że gumka pękła w kasku, i nie w kasku, tylko w goglach, no. Że to nie dało się przewidzieć, ale też druga, że miał w udzie za dużo, czy jakoś tak? No a Paweł przecież mówił, że sprawdzał ten kombinezon, no i to tak jest. No tam jest tak, wiesz, na Pucharze Świata jest tak, że każdy walczy o każdy centymetr, nie? Tak, tak. No i ta też każda 1/10 punktu jest ważna. No choćby na przykład tutaj, te, można powiedzieć, tu jak masz szwy i ten jakby materiał, który wystaje, nie może być też zbyt wiele wystający. Jeżeli kontroler po skoku obróci ci kombinezon i zobaczy, że tu masz za dużo, też zostaniesz zdyskwalifikowany, no bo to jednak, jak tu jest za dużo, no to ten kombinezon jakby tutaj wtedy się robi szerszy, nie? I na górze tego nie widać, ale dopiero po zdjęciu kombinezonu się po prostu widać, że to jest nie tak, nie? Jak myślisz, powiedzieliśmy wszystko o kombinezonie? Myślę, że wszystkiego to nie, ale na pewno wystarczy i wszyscy będą może teraz świadomie oglądać skoki, jeżeli jeszcze o tym nie wiedzieli. Dziękujemy naszemu gościowi, naszemu ekspertowi. Dzięki również. Zazwyczaj dostajemy kombinezony już przeskakane, na przykład przez kadrę narodową, bo oni dostają częściej takie kombinezony. No i dzięki właśnie Adamowi Małyszowi te kombinezony no, nie trafiają, powiedzmy, gdzieś na Allegro, czy no, gdzieś do jakiegoś no, miejsca, gdzie są przetrzymywane, tylko po prostu Adam Małysz przekazuje te kombinezony klubom, czy na przykład szkole sportowej, no i my w tych kombinezonach później no możemy skakać. Właśnie na przykład ostatnio dostałem kombinezon po Stefanie Huli, więc one są, powiedzmy, podobne. No, najlepiej mają osoby, które są takie podobne do zawodnika. Na przykład ja jestem podobny właśnie czy do Kamila Stocha, czy do właśnie Stefana Huli. No i dzięki temu dużo nie musimy w nich przeszywać, no i tych kombinezonów mamy, powiedzmy, więcej.
A więc dzięki za oglądnięcie tego materiału. Jeśli Wam się spodobał, oczywiście napiszcie to w komentarzu. Możecie coś zasugerować, jakieś inne filmy, jakieś tematy. Subskrybujcie ten kanał, by oczywiście być na bieżąco. No i zostawcie łapeczkę w górę. Trzymajcie się, do następnych filmów. Cześć! A, i zapraszam na Instagrama. Oczywiście link w opisie. Na TikToka też zapraszam dla chętnych.